Satma, Pani Plagi Śmierci, poziom heroiczny, podejście numer 1. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Chociaż jakoś dużych sukcesów bym się tutaj nie spodziewał, bo jednak moja talia jakoś mega dobra nie jest. Aczkolwiek mam mapę Uldum, która w momencie, w którym dobierzemy jej na początku gry, może w znaczny sposób zmienić rozgrywkę. Więc może nie będzie najgorzej. Tak, ogólnie poszedłem w agonię w 100%, więc tutaj spodziewajcie się dużo agonii w moim deku. Fajnie by było jednak dostać tą mapę Uldum w pierwszej turze, ale niestety jak widać... Nic z tego. Tak, mamy apteczkę, leczymy się co turę, oprócz tego legendarne tabliczki, które sprawiają, że każdy legendar przyzwany przez nas jest podwójny. Ten stwór jest dużo większy niż podejrzewałam. Tego wroga nie pokonam w jednej bitwie. Ale mogę go osłabić. No, obawiam się, że niestety Eliza ma rację. Nie marnuj. Oho. Feugen. No dobra. Dwa feugeny do ręki. Dobra, faktem jest taki, że ja także mam talię na agoniach, więc tutaj akurat pewną rzecz... Jeszcze więcej feugenów. Co w sumie dla mnie to nie jest problem, bo jakoś feugen sam w sobie nie jest super mocny. Więc niech ich sobie wystawia. Cała ręka zapchana feugenami. Okej. No dobra, do niech będą osy. Zawsze to zbliży mnie do mojej... Konowała? No dobra, w sumie on też nie ma jakiegoś super mocnego stronnika, więc akurat tutaj myślę... Oj. No to będzie trochę niesympatyczne. Dobra, zróbmy tak. I nie za bardzo mam na razie co z tym zrobić. No teraz niestety co turę on, używając swojego efektu na tym stronniku, będzie mógł zabijać moje stwory po... Łojej! Jeszcze Sylvanas do tego. Okej, jestem ciekaw, czy będzie bardziej chciał używać mocy specjalnej na nim, czy... No nie powiem, dziwny wybór z jego strony, no ale skoro tak woli, to niech będzie. Dobra, co tam mamy? To jest spoko, bo to jest za zero. To też myślę, że będzie w porządku. No i dobra, i niech będzie tak. Boję się, że teraz użyję swojego efektu na tym czymś. Ojej, jajko. O nie. Przejmij osę. Nie wierzę. No dobra, ale przynajmniej... Okej, przejmij mi osę. Przynajmniej będzie miał miejsca na innych stronników, więc zawsze to jakiś plus. No dobra, i zaczyna się zabawa. Bójka by mi się przydała. No w sumie jest. Z tym, że boję się... Dobra, poczekajmy chwilę z bójką. Zaraz jej użyjemy, jak będzie słabo. No, oczywiście. No ale szczęście ja mu też oddam. No niestety zginęło nic ciekawego. Liczyłem jednak, że zginie coś, co jest bardziej znaczące. Ała! Dobra, jest mapa Uldum. Odkryj 7 kart, otrzymujesz 7 kryształów many. Teraz jak możemy to fajnie zagrać? Dobra, na pewno użyjemy bójki. Zobaczymy po pierwsze, co przeżyje. Okej, dwa smoki dla niego, plus dinomantka. Dobra, teraz użyjemy tego przy okazji odkrywając kilka kart. Naturalizacja będzie spoko. Myślę, że to też będzie niezłe. O, to jest dobre na tym bosie. Niech będzie dobieranie kart. No i w sumie nie mam miejsca na więcej stronników. Dobra, to po prostu zabijemy jednego smoka. Przy okazji paląc mu, na szczęście Sylvana, z tej karty się myślę obawiałem najbardziej. I niech będą dwa Ragnarosy, dlatego mówię dwa, bo na szczęście mam ten bonus, który sprawia, że wszystkie legendy, które wystawię, się dublują.
Dobra, muszę obawiać się plagi śmierci po stronie mojego przeciwnika, tym bardziej, że mamy już 9. turę, więc będzie mógł tego użyć. Ale plus jest taki, że nawet kiedy użyję tej karty, to wtedy nie będzie mógł użyć nic więcej w tej turze, więc i tak super. Więc i tak nie jest źle. Dobra, ważne jest to, że mój przeciwnik się traduje, bo musi. Okej, no dobra. Co tam dalej mamy? Znowu mamy Ragnarosa podwójnego. Myślę, czy by tego nie użyć. Chociaż w obecnej chwili myślę, że szatkowniki będą lepszym wyborem, bo nawet jeżeli jeden z nich, jeżeli nawet jego obsydianowy posąg zginie, to i tak coś tam z szatkownika się wykluje. Uhuhu! Okej, zobaczymy, co z tego powstanie. O, to jest akurat spoko. No i właśnie dlatego postanowił to zniszczyć. Tak, zdecydowanie musimy zabić jego przed Feugenem. Dobra, to zabijemy. No cóż, mogę powiedzieć. No tu już było trochę mniej fajnie. Dobra, powstanie na bank Tadius. Bo na bank zniszczy w kolejnej turze Stalaga, tradując się z moim królem Liszem. No tak wyszło. Dobrze, że najpierw zniszczył to coś. To przynajmniej dzięki temu powstanie tylko jeden Tadius, a nie dwóch. Trochę mnie martwi natomiast to, że teraz z każdego z nich powstanie kolejny Tadius. No właśnie. Ha. Dobra, zróbmy po prostu tak. Wystawmy dwa Ragnarosy. Pozbądźmy się Tadiusa, niech sobie tam jeden siedzi. A tym pójdziemy na face. Skąd on ma znowu pełną liczbę punktów życia? Bo to mnie zastanawia w tym momencie. Nie! Nie w nich! I kolejny Tadius. Jeszcze Deathwing do tego. O nie! Następne dwa. Przestań! Nie jest dobrze, wam powiem, ogólnie. Tak między nami. Dobra, najpierw sprawdźmy, co mu ukradnę. Enzof, okej. To jest akurat spoko. Bo wezmę sobie Tadiusa. Ile tam jeszcze zostało? Jeszcze 4, spoko. To myślę mogę wystawić. Zabiję mi śmiercią skrzydłego. Dobra, 33. 4, 5, 6, 7. Gotowe. W razie czego jeden punkt życia mi zostanie, chyba że Ragnaros... Dobra, myślałem, że Ragnaros mi wykluje kolejnego Tadiusa. To by był wielki koniec dla mnie. No ile tych Feugenów? Na szczęście jego zagrania są trochę bez sensu, ale dobra. Nie za bardzo wiem, co ja mam teraz zrobić w tym momencie, tak szczerze mówiąc, między nami. Co w ogóle z Enzofa powstanie? Aha, no powiem wam, szału nie ma. Dobra, jedyna opcja, żebym to teraz wygrał, to gdyby moja statua zniszczyła jego Tadiusa. Nawet się udało, o dziwo. I kolejne...
Feugeny. Masakra! Okej, koniec? Chyba koniec, póki co. Dobra, co ja mogę zrobić? Dobra, przede wszystkim musimy się pozbyć jego Tadiusa. Okej, zróbmy tak. Nie mam za bardzo pomysłu, jak mam to niby wygrać. Ale jakoś trzeba będzie dać radę. Dobra, zabijmy Tadiusa, skoro mogę. To w sumie też mogę zniszczyć. On tam jakiegoś smoka, co prawda, do ręki dostanie, ale niech tam będzie. Tym pójdę na face, bo nie chcę żadnych Tadiusów po jego stronie tworzyć. No i dobra, i tyle. Jeszcze żyje. Nie wiem jak, ale jakoś jeszcze żyje. No i cztery kolejne Tadiusy dla niego. Więc będzie ciekawie, że tak powiem. I właśnie w tym momencie by mi się bardzo przydało... Co? W tym momencie bardzo by mi się przydało... Przydała lampa Gina. Mhm. Nie miej smoka. Dobra, na szczęście nie ma. Dobra, i co ja mam właściwie teraz zrobić? Bo nie za bardzo mam pomysł, jak miałbym to przeżyć. Wiecie co? Zobaczmy, co z tego dostanę. Tak z ciekawości. Jasera. ...33... To teoretycznie mogę zabić. Jego mogę wyciszyć. I co dalej? Nie jestem w stanie zabić dwóch Tadiusów, bo musiałbym zabić dwóch, żeby to wygrać. Więc po prostu pójdziemy na face i zakończymy w ten oto przykry sposób naszą potyczkę numer jeden. Ja się spodziewałem, że tak się skończy, bo moja talia nie była jakaś super mega. Zbiliśmy całe 23 punkty życia. Martwi mnie to, że przez to, że zbiliśmy tak mało punktów życia, nawet nie dostaniemy tego fajnego... tej fajnej dodatkowej karty, która wtasowuje karty do ręki przeciwnika, bo ona jest chyba za zadanie 50 obrażeń. No dobra. To robimy przerwę, wracam do was z kolejną próbą. Dobra, jesteśmy z powrotem. Wziąłem sobie ogólnie członkostwo VIP karczmy, ale w efekcie okazało się, że mało mi się to opłacało, bo karczmy mi się trafiły strasznie słabe. Oprócz tego moje stronnicy mają krycie na stałe. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję, bo w praktyce może się okazać, że tak naprawdę mój przeciwnik bardzo szybko zabije mojego bohatera po prostu. Ale liczę na to, że w praktyce jednak ukrycie na stałe okaże się bardziej przydatne niż przeszkadzające. I nie będzie tak źle. Tak, swoją drogą mam znowu kamień powrotu, więc nie będę musiał całości przechodzić od początku, jeżeli będzie słabo. Po prostu sobie stąd ucieknę najzwyczajniej w świecie. Już się bałem, że będzie dobierał nie wiadomo ile kart. Ukrycie na stałe ma swoje plusy, bo na przykład takie karty jak Król Lisz będą cały czas niewidzialne i mój przeciwnik za bardzo nie będzie mógł ich zniszczyć, więc... Może się okazać, że te karty właśnie pozwolą mi wygrać ten pojedynek. Dobra, jest jajo. To już jest trochę mniej fajne, bo... Nie za bardzo jak mam się z tym wytradować. Na szczęście mam co prawda zbiorową histerię i ona tutaj może się okazać pomocna. Okej. Dobra, myślę, że to jajo zabijemy po prostu. I użyjmy tą zbiorową histerię, zobaczymy co z tego wyniknie. Okej, zostały mu 3 punkty życia. W sumie to dobrze, bo teraz możemy zrobić tak.
No i dobra, ważne jest to, że stół w całości wyczyszczony, bo sytuacja nie wyglądała zbyt fajnie na początku. O nie. Kurczę, i znowu jajo powstało. I co teraz? Cóż mogę powiedzieć, no... To jajko jest strasznie słabe. Dobra. Uciekamy. 24, 25. Dobra. Jeszcze zadam mu te 3 punkty obrażeń, czy ile tam mogę. Albo i nie! O nie. Mhm. Aha. Spoko. No dobra, idziemy stąd. O nie, 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 teraz to nie skończy się dla mnie bardzo dobrze. Nawet druga próba. Może w karczmie dostanę coś lepszego. W sumie mam przecież ulepszone karczmy. Nie wziąłem tego pod uwagę, a teraz dzięki temu będę miał karczmy po raz trzeci. Więc może teraz dostaniemy coś lepszego? Fajne było to, że w kolejnej grze dostaję więcej many i więcej kart dobieram. To było spoko, biorąc pod uwagę, że mam ostatniego bossa przed sobą. Dobra, co mamy? Okej, zmniejsz koszt 10 kart startowych. To jest dobre. Zmniejsz koszt wszystkich kart o 1. Na pewno to używamy. To po pierwsze. To mi się też przyda. W sumie mogłem... Kurczę, źle zrobiłem. Powinienem najpierw sobie coś do karty dodać, a potem obniżyć kość stronników w mojej talii. Odkryć stronika, zastąp wrogich stronników stronikami tego typu. Wybierz przyjaznego stronika, usuń go z talii. Dobra, usuwamy Avianę. Szkoda, że musimy się pożegnać. Niech będzie to. No i dobra, myślę, że w sumie tyle. Będziemy na pewno zaczynać z większą ilością kryształów many. Zaczynamy z 5, a nie z 1, więc to nam, myślę, powinno trochę życie ułatwić. I w sumie fajne jest to, że mieliśmy trzecią karczmę z bonusem wzmacniającym karczmy. W sumie wybierając kamień powrotu wcale o tym nie pomyślałem, a w praktyce w sumie jest to spoko opcja. Eliza kontra pani plagi śmierci. Dobra, znowu się widzimy. Liga odkrywców już. Czyli w sumie teraz mogę dość drogich stronników na początku wziąć. Więc wiecie co, ja to sobie wymienię. Fajnie było jeszcze mieć jakieś dobieranie kart w deku, no niestety nie mam. No. Dużo mi to nie daje tak naprawdę. Doramy Kel'Thuzada. I mamy 5 many. Dobra, przeczekajmy pierwszą turę, bo nie za bardzo mam co używać. Okej, dobra. Zróbmy tak na początku. Zawsze to przybliży mnie do otrzymania obrońcy z grobowca. A w kolejnej turze wchodzi Kel'Thuzad. Myślę, że Kel'Thuzad na drugą turę opcja bardzo sympatyczna. Okej. Pogrzebanie też się może przydać. Dobra, niech będzie Kel'Thuzad. To zniszczymy. Niestety tego teraz zniszczyć nie za bardzo mogę. No a tak czy jak Kel'Thuzad wszystko nam z powrotem ożywi, więc myślę, nie będzie najgorzej. To zabija wszystkich mających 5 lub więcej. Szkoda, bo niestety Kel'Thuzad zginie. Już się bałem, że stracę Kel'Thuzada. To było słabe. Bardzo nawet słabe. O nie! Serio? No to by było na tyle, jeżeli chodzi o mojego Kel'Thuzada. Dobra, ale wchodzi Lich King. A z racji tego, że ma niewidzialność, to mój przeciwnik nie będzie miał tak łatwo go zniszczyć. To, co może pomóc, to jakieś... tak naprawdę plaga śmierci. To jest jedyne, co go może uratować.
Okej, jest Sylvanas. Myślę, że to jest... Tylko nie kradnie Lich Kinga. Już myślałem, że będę miał tyle niefart, że ukradnie go. Dobra, my tą Sylvanas, czy w zasadzie ja tą Sylvanas sobie pożyczę. No i dobra, i zacznę nabijać ładunki mojej broni. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo sama w sobie ta broń może mi tak naprawdę ten pojedynek wygrać, jak będę miał sporo szczęścia. Okej, mamy jajko. Nie lubię bardzo tej karty. Ona też przysparza sporo problemów. Dobra, co możemy zrobić? Możemy sobie buffnąć broń, to po pierwsze. Przede wszystkim. Teraz tak, jednego smoka możemy zabić. Tak, to też moje ulubione słowo. Okej, zróbmy w ten sposób. Możemy to zabić? W sumie możemy, więc... Korzystając z okazji, tak też zrobię. Dzięki czemu będę mógł zabić po raz kolejny jego smoka. A króla Lisza mi szkoda tracić i po prostu pójdziemy na face. Dobra, mam 10 kart w dłoni, więc jedną zużyję, żeby sobie... Niczego nie... A przecież tak coś, zjaram królem Liszem, zapomniałem o tym. Kurczę, znowu zabawa w wielkie smoki. I kolejne jajko? Na szczęście nie. Ała. Dobra, to co ja teraz mogę zrobić? Po pierwsze wystawmy sobie wiewiórki. Co by w razie czego król Lisz... Oczywiście on zginie. Bo czemu nie? To w sumie, jako że król Lisz zginął, to tak naprawdę mogę też użyć Anduina i zniszczyć wszystkie jego smoki teraz, jak tak patrzę. Mogę zrobić tak. Wystawić... Kurde, chciałem się podleczyć. Mimo wszystko. Dobra. Trudno. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje leczenie. Miejmy nadzieję, że nie pożałuję mojej decyzji. Tym bardziej, że to umożliwi mi wyczyszczenie całego jego stołu. Dobra. I koniec tury. W sumie to nie jest taki zły pomysł, że on użył agonii na swoim stronniku, bo teraz będę mógł łatwo sobie broń naładować do sporych staków. Dobra, zróbmy tak. Przy okazji nabijmy sobie ładunek broni. Teraz w sumie mógłbym wyskoczyć ze słowem cienia. Ale myślę, że nie jest mi to do niczego w tym momencie potrzebne, bo teraz bardziej mi się przyda... nabuffowanie sobie broni. Dobra, niech będzie tak. Tu się potrajdujemy. Co to jest? Deathwing, sympatycznie. Dobra, wiecie co? Niech będzie armia umarłych. Dostaliśmy Sylvanas, niestety Lich Kinga spaliliśmy i kolejną Sylvanas. Ale miejmy nadzieję, że nie będę tego potrzebował. Okej. Nie jest to dla mnie problem. Ważne jest to, że mój przeciwnik praktycznie nie ma za bardzo nic w dłoni. Dobra, to zniszczymy. Dlaczego? Dlaczego ciągle największe stwory tracę? Kiedy ich potrzebuję najbardziej. Dorobawnijmy sobie broń i w sumie... idziemy na face.
Jak tak patrzę, to w praktyce mógłbym samą bronią przejść jakąś fazę, jakbym ją buffnął do 50 punktów obrażeń na przykład. Myślałem, że mi śmiercio skrzydłego zniszczy, to było przykre. Dobra, zginie jeden na jeden wiewiórka, więc jest okej. Dobra. I Asera do nogi. Dobra, gramy. Zaraz mamy drugą fazę. Się okaże tak naprawdę nie niewidzialność, nie Kel'Thuzad, a broń tutaj będzie kluczową kartą do zwycięstwa. Serio? Dobra, co ja teraz mogę zrobić, żeby to zakończyć, żeby go zabić po prostu? Buffnijmy sobie bardziej broń. Co zginie? Scenariusz, okej. Teraz niech będzie tak. W ten sposób. Okej, okay, wszystko się wykluwa. Wszystkim pójdę na face, odpalając drugą fazę. Druga faza, co to było? Pierwszy stronie każdego gracza, który zginie, ma odrodzenie. Okej. Okay. Więc w sumie... Niech będzie w ten sposób. Dobra, to zrobimy. Zbiorowa histeria z nadzieją, że zabijemy cały jego stół. Oczywiście przeżył. Przecież by za dobrze było. Dobra, zróbmy tak. Driady. I Wenzofa. Okej, trochę mi brakuje heala. Chciałem powiedzieć, trochę mi brakuje heala, ale to było... Znowu? No bez jaj. A, zapomniałem przecież o tym efekcie. Co ja w ogóle teraz dostanę? Hadronoxa. No z racji tego, że moi stronnicy mają wszyscy niewidzialność, to Hadronox mi tutaj dużo nie da. Dobra, przyzwę sobie Sylvanas. Zróbmy tak. Dobra, coś dostanę z Sylvanas, bo Sylvanas zaraz zginie, więc liczę na jakieś dobre łupy. Wenzofa dostanę w sumie, bo tutaj nie mam za bardzo wyboru. Ale dobra, mamy smoka, więc jest okej. I szatkownik. Dobra, ile on ma obrażeń na stole? 9, 10, 15 plus 5, 24. Dobra, niech będzie tak i w kolejnej fazie, w kolejnej turze właściwie, o ile przeżyję, to idę full face. Nie zbijam tyle, ile mogę. Bo niestety tutaj już więcej nie zrobię. Dobra, face. Face. Jeszcze 50. No dobra, i tak zabiliśmy więcej niż spodziewałem z tymi bonusami, które mam. No ale niestety jeszcze będziemy musieli tutaj wrócić. Nad czym bardzo ubolewam, bo powroty przez wszystkie 8 bossów bywają dość uciążliwe. Dobra, jak widać porażka, ale to nie jest porażka Elizy, tylko Anduina, więc uznajmy, że tego nie było.
Dobra, jak to się mówi, do trzech razy sztuka. W sumie do czterech powinienem powiedzieć. Ale nie liczyłbym tego podejścia do karczmy, właściwie tego powrotu do karczmy jako jeden raz, bo w sumie teoretycznie było to w ramach jednego rana. W sumie całkiem szybko mi się udaje dochodzić do tego ostatniego bossa, więc w sumie nie jest tak najgorzej. Dobra, mamy drugą fazę. Druga faza to było co? Co to była druga faza? Nie pamiętam. Serialnie. A ogólnie strońcy mojego przeciwnika kosztują jeden więcej i mają jeden mniej punktów ataku, więc ogólnie nie są zbyt silni. A, pierwszy stronnik, który zginie, ma odrodzenie. Okej, już pamiętam, spoko. Fajny jest ten bonus na tych stronników z odrodzeniem 1 na 2, którzy dają bonus do ataku, bo w praktyce oni tak naprawdę nic nie mogą robić, tylko stoją bez możliwości zaatakowania. Wydaje mi się, że nie mam żadnego smoka w dłoni, więc to nie jest najlepsza karta, jaka mogła mi się trafić. W zasadzie to jest smok, więc możemy zrobić w ten sposób, że skopiować tego smoka i wtedy będę mógł użyć rwija. Z drugiej jednak strony chciałbym użyć mimo wszystko seans na Adarę. Okej, włócznię też mamy bardzo fajną w sumie, więc myślę, że możemy jej użyć. No i oczywiście zginęło to, na czym mi najbardziej zależało, czyli karta, która nam umożliwia dobieranie innych kart. Dobra, zróbmy tak. I może teraz smok zginie? Dobra, tym razem udało się mojej kapłance przeżyć. Tak mam ogólnie w talii księgę umarłych. Myślę, że nie będzie ciężko doprowadzić do sytuacji, w której owa księga będzie za zero. Serio? No dobra, myślę, że to jest dobry moment na Adarę. Więc pozwolisz, że wszystkich stronników od ciebie pożyczę. Ją z powrotem przywrócimy do ręki. No i dobra, i niech będzie tak. Znowu to? Ile można? To też jest fajne, bo z tym też możemy zagrać, za pomocą tego też możemy sobie dostać kolejną Adarę. Więc wiecie, co zrobimy? Dobra, jednak wyczyszczę. Jeszcze jednak wyczyszczę go z nadzieją, że Adara przeżyje. W sumie Adara mogłaby też w zasadzie zginąć, by przecież wróciła do talii. Więc nie byłoby źle. Okej. To teraz zginie? Dobra, jednak kapłanka, spoko, ale Adara przeżyła, więc myślę, to jest najważniejsze. Ile mam kart? 8, więc nie będę nic dobierał. Nagle okazuje się, że mam strasznie dużo dobierania kart, aż bym powiedział za dużo. Czemu ja dobrałem kartę? A, no tak, przecież moja moc specjalna sprawia, że jeżeli coś, co leczę, nią ma pełne punkty życia, to dobieram kartę, więc w sumie nie wiem, po co mi tak zależało na drołu. Na drołu. Dobra, myślę, że po raz kolejny wyskoczymy za Darą. To nie jest najgorszy pomysł. Dobra, punkty ataku dla mnie. I oby jak najszybciej przebić do kolejnej fazy. Z tego co pamiętam, kolejna faza polegała na tym, że mój przeciwnik... Ała! Jezu, dobrze, że ona ma odrodzenie mimo tego, że dostała wyciszenie. Dobra, dzięki temu możemy ją wrócić do ręki. Już miałem przez chwilę zawał. Dobra, wchodzimy do ostatniej fazy. Zobaczymy, czym się różni moc specjalna ostatniej fazy na heroiku od normala. A nie, w sumie opis samej mocy specjalnej wygląda tak samo. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała karta, którą z niej dostanie. Być może sama karta w sobie będzie trochę mocniejsza. Okej. Przynajmniej nie dostał karty, bo ma zapchaną rękę całkowicie. Więc nie jest źle.
Znalazłam parę cacek tu i tam. Dobra, robimy tak. Adara numer 3. Moi strońcy mają tyle punktów życia, że moc specjalna mojego przeciwnika tutaj póki co mi nie zagraża. I mamy Sylvanas. Ciekawe co ożywi. A, kurde. Niedobrze. No dobra. Trzeba będzie jakoś dać radę bez tego. Wiecie co? Kurczę, chciałbym to skopiować, ale z drugiej strony bez sensu, bo jak Anomalu zginie, to cały mój stół ginie tak naprawdę. A jakbym na przykład zrobił po prostu tak i poszedł tym na face? Jednak mimo wszystko zależy mi na tym, żeby jak najszybciej zbić jego punkty życia. Okej. Kurczę, mistrz kamuflażu, słabo wam powiem. I kolejne Sylvanas do jego talii. Dobra, na pewno musimy to zniszczyć. Za ile to zadaje? 8, czyli tak, ja to podle... Czekajcie, ile mam ile mam kart? Dobra, zabijmy to i sprawdźmy, co się stanie. A, i pewno... Dobra, wiem, co się stanie. I teraz Sylvanas przejmie Adarę. No właśnie. Tak myślałem. To co teraz? W sumie mógłbym to wszystko wyczyścić tym. I myślę, że tak też zrobię. Tym bardziej, że dzięki temu będę mógł wystawić Lich Kinga. Bez konieczności spalenia jednej karty z mojej talii. Bo będę miał dwa miejsca. Okej. Dobra, to nie jest problemem, bo mogę użyć... Ale to już jest problemem. To już jest większym problemem. Dobra, zróbmy tak. Myślę, że możemy to skopiować w zasadzie. I co teraz? Na pewno za pomocą łapki możemy ukraść mu coś z talii. Dobra, ukradliśmy Stalaga, więc nie będzie Tadiusa. To już myślę jest samo w sobie dobrą informacją dla mnie w tym momencie. Dobra, zabijmy go. A ukraść Menzofa. Za 11. W jego przypadku by był. W moim na szczęście za 10. Dobra, tego możemy się pozbyć. Lich Kingiem pójdziemy na face. Niestety dostanę dwie karty z Lich Kinga, ale na obie nie mam miejsca, więc niestety obie stracę. Dobra, Hadronox jest już trochę większym problemem, bo jednak kilka tauntów tam umarło po drodze. Dobra, myślę, że opcja... To już, to jest już trochę mniej fajne. No dobra, myślę, że nie jest źle, bo teraz możemy zrobić tak. Pójdziemy wszystkim w sumie iść na face, czy nie? Wystawmy Taurizana. Dobra, myślę, że mogę mu jednak jedną kartę ukraść. Leroy. Spoko. Tego zdecydowanie też chcemy się pozbyć, bo ma zdecydowanie za dużo... okrzyków bojowych w talii. Kurczę, mogłem to zabić. Nie pomyślałem przecież o jego mocy specjalnej. No cóż, przynajmniej się przekonamy, jak wygląda jego karta. Czemu on... 5. Ale to przez Munkina tak naprawdę. Nie przez to, że samo w sobie zadaje 5 punktów obrażeń. Zastanawiam się, czemu on zdiskardował... Zaklęcie. No, niestety zauważyłem. Dobra, to co możemy zrobić? W sumie niech będzie armia umarłych. Wow. Dobra, od razu zrobimy tak.
Po cichu liczę na to, że mój przeciwnik nie użyje wyciszenia wszystkiego i zabicia, czyli plagi śmierci nie użyje. Jak nie użyję plagi śmierci, to w sumie powinienem być ustawiony już w tym momencie. Okej, okay, jest w porządku, to nie jest dla mnie jakiś duży problem. Spoko. Trochę tych stronników jednak dostał. Fajnie by było dostać coś z Zephyrisa, ale niestety nie mogę go użyć. Teraz by mi zdecydowanie pomogło masowe wyciszenie. Pogrzebanie może się okazać całkiem w porządku. Więc tak, niech będzie... to. Teraz nie wiem, co mi z tego wyjdzie, ale postaram się... jakieś obrażenia mimo wszystko mu zadać. Dobra, na szczęście szarańcza przyjęła na siebie cios. Kurczę, niestety on zginie, to już jest mniej fajne. A, źle zrobiłem, nie powinienem tak robić. Dobra, i co zginie? Dobra, przynajmniej dostanę murloki, więc nie jest źle. Chociaż teraz on dostanie właśnie... pogrzebanie. Ała. Dobra, ile stworów za gonią zginęło w mojej talii? Dobra, kilka jest. Jest Lich... a no tak, przecież Lich Kingi były, zapomniałem o tym. Przestań z tymi kartami. Ile razy można to używać? Dobra, zróbmy tak. Dobra, na szczęście zarówno Lich King, jak i Mistrz Kamuflażu przeżyje, więc jest okej. A tym pójdziemy na face. Dobra, 23 punkty życia, czyli w sumie nie tak dużo zostało do zbicia, więc może nie będzie najgorzej. Dobra, teraz nagłego pogrzebania na szczęście nie dostał. Oj! Kurczę, ta plaga śmierci też jest mega irytująca. Ale w razie czego dostaniemy Mekatuna wkrótce. Dobra, zróbmy tak. Nie wiem, ile on razy tą plagę śmierci ma w talii, więc tak naprawdę nie wiem, czego tutaj się muszę spodziewać. Nagle okazało się, że w talii ma także mechy. Tutaj mnie trochę przeciwnik, muszę przyznać, zaskoczył. Dobra, jednak podleczymy jego. W sumie nawet dobrze nie trafiłem myszką. A właśnie, przez to, że przecież on dostanie stronników z tej karty, to będzie mógł... okej. Niech będzie. Teraz w sumie dzięki temu dostanie znowu nagłe pogrzebanie. Dobra, ma 8 punktów życia. Gdybym był w stanie użyć Zephyrisa i dostać z niego na przykład pirowybuch, to tak naprawdę mielibyśmy już zwycięstwo. Okej, okay, a przynajmniej stół wyczyszczony, więc nie jest źle. I jest, musiałem się przez chwilę zastanowić, co tu się wydarzyło. Dobra, koniec. Mamy to. W sumie nie poszło tak źle i w sumie nawet całkiem szybko nam to sprawnie poszło. Widzę, że nadal najgorszym dla mnie była pierwsza plaga, na której siedziałem z 5 godzin. Dobra, mamy zwycięstwo. W teorii za trzecim podejściem, w praktyce wiadomo. I dostajemy młodszą nawigatorkę. Dobra, to skoro nam tak szybko poszło, to jeszcze znajdę chwilę czasu, żeby zajrzeć. Tak, plaga śmierci pokonana. Grobowcu Hartuta. To myślę, że jeszcze z racji tego, że poszło nam całkiem sprawnie i szybko, to jeszcze otwórzmy sobie 3 pakiety, które dostaliśmy za zabicie 5 bossów na normalu. Zobaczymy, czy w tym tygodniu będziemy mieli trochę więcej szczęścia. Jest złota rzadka. Zawsze to coś ekstra. Okej. Okay. I ostatnia.
Może za ostatnie skrzydło dostaniemy w nagrodę. Z tego co pamiętam, chyba za ostatnie skrzydło się dostaje złoty pakiet. No dobra, jeżeli chodzi o trzecie skrzydło i o walkę z plagą śmierci, to było tyle. W kolejnym odcinku wyruszamy w dalszą wyprawę po Uldum, a za oglądanie dzisiejszego wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!